Cześć Słoneczka, witajcie z tej strony Sylwia, a dzisiaj kolejny odcinek z albumem kolekcjonerskim kart Low Surprise. Widzieliście już pierwszy odcinek, w którym to otwierałam zestaw startowy, w nim właśnie był ten album, zestaw kilku kart i do tego jeszcze karty z edycji limitowanej, a dzisiaj czas na kolejny zestaw kart. Na ten odcinek przygotowałam coś ekstra, bo zobaczcie, mam tutaj 24 karty, jest ich naprawdę bardzo dużo. Wszystkie sobie dzisiaj włożymy do albumu, sprawdzimy, czy mam jakieś powtórki. Oprócz tego w pudełeczku mam jeszcze 4 saszetki z kartami, czyli dzisiaj, słuchajcie, otworzymy około 30 nowych kart, w zasadzie poznamy 30 nowych kart. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten album. Pamiętajcie o kciukach do góry i zaczynamy zabawę! W albumie jest już dosyć sporo kart różnych z laleczkami, które są siostrzyczkami, karty z edycji limitowanej, tutaj na samym końcu sobie włożyłam właśnie 2 takie karty, no ale żeby uzbierać całą kolekcję, to jeszcze troszeczkę mi brakuje kart, więc zaczniemy zabawę, może na początek sięgnę po te żółte karty, ułożę je w takiej kolejności rosnącej, no i po kolei włożymy je do albumu. Mi szybciutko i zaczynamy od karty z numerem 146. Tutaj mamy taką słodką, zobaczcie, laleczkę z włosami z brokatem i coś mi się wydaje, że już mam taką kartę, zobaczcie. Tutaj jest już ona włożona do albumu, więc to jest moja pierwsza powtórka, ją sobie odłożę. Następnie jest numer 147 i to jest bardzo fajna karta, zobaczcie, taka specjalna, bo podwójna, na niej mamy pokazane 2 laleczki, 2 siostrzyczki. Numer 147 oczywiście ląduje obok numeru 146. Następnie mamy 154. O, niestety tutaj znowu jest powtórka. Zobaczcie, to jest ta sama karta. Lil Super Baby. No, wygląda fajnie, ale ląduje do powtórek. Numer 158. O, tej karty nie mam. Ona będzie tutaj. Zobaczcie, z tej strony. Jest, to jest Lil Angel. Pięknie wygląda nasz aniołek. Numer 159. To będzie właśnie tutaj. Mały błąd mi się tutaj wkradł. O, ta laleczka będzie tu. Show Baby. Fajnie wygląda. Wiem, że mam taką laleczkę w swojej kolekcji. Numer 165 i kolejna strona. To będzie tu. A, już chciałam wkładać, a zobaczcie, powtórka. Kolejna. Lil Rip Tide. Ta laleczka jest już w moim albumie, więc wypada do powtórek i mamy numer 166 i ona będzie tutaj, z tej strony, tej laleczki jeszcze nie mam. 168 również, to jest Bobasek ze Swim Klubu i 176 na kolejnej stronie, 172, 76, 74, 75, 76 na środku. Sleepy Bonnie, śliczna laleczka, ma takie niebieskie włosy. Wszystkie żółte karty włożone, mam 3 powtórki, takie oto numerki. Chyba się z kimś wymienię, wiecie, żeby mieć jeszcze więcej tych kart. Czas na karty takie zielono-miętowe, je również sobie posegreguję od najmniejszej do największej. 20, 21, 40, wow, ale tutaj duże numery są, czy tu są jakieś powtórki? Na szczęście tutaj żadnych powtórek nie mam. No i zaglądamy do albumu. Pierwsza karta to jest numer 20. Co za pech, ale tak to niestety bywa. Pierwsza karta i od razu powtórka. Już tę kartę z numerem 20 mam już w swoim albumie. No ale karta wygląda super. To jest jedna z moich ulubionych laleczek. Bardzo często możecie ją zobaczyć na moim kanale w jakichś odcinkach albo bajkach. Sis Swing Dance Club. Laleczka, która lubi tańczyć, ląduje do powtórek. To jest fajna karta, to jest znowu ta podwójna karta, na której mamy 2 laleczki. Tutaj akurat mamy Center Stage i jej młodszą siostrzyczkę, kartę z numerem 21.
Następnie mamy numer 40. Czy mamy tę kartę? No nie, no zobaczcie, co się dzieje. Znowu mam tę kartę. Powtórka. Dobra. Numer 44. Tu na szczęście nie ma powtórki. Karta ląduje na samym środku. Bonbon. Laleczka, która ma trzy kolorowe włosy. Numer 79. To jest troszeczkę dalej. I ta laleczka jest tutaj, gdzieś powinna być. 74, 5, 6, 7, 8, 9. Tutaj na dole. Nie mam powtórki, tutaj się udało. 79. No i kolejne karty to są 92. No nie, znowu, słuchajcie, 92, Lil Midnight. Laleczka w pięknych, takich granatowych włosach z niebieską pieluszką. Już ją mam w swojej kolekcji, jest tutaj. Numer 96. No nie, znowu powtórka. Zobaczcie tutaj. O, co za pech. 97 i 99. Na szczęście tych kart nie mam jeszcze w swojej kolekcji. One lądują tutaj na dole. 99 i z drugiej strony 97. No okej, ale to nie wszystko, bo jeszcze zostały mi specjalne karty, które są takie srebrne. Zobaczcie, one się mienią, mają takie fajne tło. Wyglądają naprawdę super. Je również sobie ułożę od najmniejszej do największej, żeby łatwo mi się je wkładało. Dobra, pierwsza karta to jest numer 16. Czy ja mam taką kartę? O, dobra, nie mam! Super, udało się! Surfer Baby z Athletic Clubu. Piękna laleczka. Zobaczcie, te karty są wyjątkowo śliczne z tym tłem takim. I ta karta będzie z tej strony na drugiej stronie, jako jedyna pierwsza karta. Numer 29, to jest śliczna karta. Ale no tak myślałam, pamiętałam, że mam już tę kartę. To jest złota laleczka, wygląda ślicznie. Lux, 24-karatowe złoto niby tutaj jest. Do powtórek. Numer 38. O, udało się. Tej laleczki nie mam. To jest Miss Punk. To jest również jedna z moich ulubionych laleczek. Numer 68. Wędrujemy nieco dalej. Wow, tutaj nie ma powtórek. 68, 64, 65, 66, 7. 68 jest tutaj. 89. Lil Honey Bun. Żebym tylko nie miała powtórki. A, nie mam, udało się. 86, 87, 88, 89. Zobaczcie, już na tej stronie mam aż 3 laleczki. Wow. I 144. To będzie daleko. To jest, słuchajcie, tutaj. Karta na samym dole. A, to się z przodu wkłada. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mam już 8 kart, które są moimi powtórkami. Nie będę je na razie wkładać do albumu, ale wyglądają naprawdę super. No szkoda, ale żeby sobie to odpłacić, to sięgam po moje pudełeczko. Wezmę sobie 2 saszetki z kartami. No i mam nadzieję, że tutaj będę miała jakieś zupełnie nowe karty. Saszetki wyglądają super, możecie je oczywiście dostać w kiosku albo w jakimś innym sklepie. Mamy tutaj pokazane 3 ładne laleczki i uwaga, otwieramy. No dobra, i mamy pierwszą laleczkę, Pink Baby numer 58. Chyba nie mam takiej karty z tego, co pamiętam. Następnie karta 135. Wow, to jest taka laleczka, która jest czarno-biała ze Sleepover Klubu, czyli z klubu takich śpiochów, można by powiedzieć. O, Lil Midnight. I ją to już chyba będę miała 3. w swojej kolekcji. Lil Super BB. Tą kartę chyba też mam, chociaż nie jestem pewna. No i 2 karty specjalne. To są tyły tych kart. I uwaga! Wow! Mer Baby Theater Club numer 13. Laleczka, która jest przybrana za syrenę.
Ależ ładnie wyglądają. Najbardziej podobają mi się te karty, które są takie srebrne z tyłu. I ostatnia. Wow! Glam Club. Laleczka śliczna. Ona mi zawsze przypominała Marilyn Monroe. Akurat mam ją w swojej kolekcji. Tak więc mam 6 nowych kart. Zaraz będziemy je wkładać do albumu. Jeszcze czas na drugą saszetkę. Każda z tych saszetek wygląda tak samo. Więc sprawdźmy teraz w środku. Wow, dobra. E.T. Baby Glam Club. Taka oto laleczka. No, nie pamiętam, czy mam tę kartę. O, Lil Shortstop. Fajnie wygląda. Ma takie czarne włosy. Numer 152. O, takiej laleczki to ja na pewno nie mam. Ale pięknie wygląda. Następnie, wow, laleczka, która lubi jechać gdzieś sobie do ciepłych krajów, chyba na wakacje. Wakacyjna laleczka, no i dwie specjalne karty, uwaga. Foxy z Retro Klubu, numer 124. Ma same gwiazdeczki z tyłu w tle i takie jakby fajerwerki strzelające, zobaczcie. Kiedy poruszamy kartą, to tutaj pojawiają się fajerwerki i uwaga. Go Go Queen, wow, ale odważnie ubrana, słuchajcie, ona chyba też jest super gwiazdą, z tyłu ma właśnie gwiazdeczki w tle, wow, no to zobaczcie, 4 karty, które są takie srebrne, moje ulubione, na szczęście nie trafiła mi się żadna powtórka, no i kilka nieco innych kart, ja je również sobie teraz posegreguję od najmniejszej do największej. Wam też zawsze to radzę robić, wówczas wkładanie tych kart będzie o wiele łatwiejsze. Ja już mam swoje karty, a jeszcze zadanie dla Was, kochani. Każdy z Was na dole w komentarzu napisze mi karty LOL Surprise. No i napiszcie mi, czy Wy macie już jakieś karty w swojej kolekcji. Pierwszy numer to jest numer 37. Wow, nie mam takiej karty, super. Ona ląduje tutaj na chyba czwartej stronie, zaraz obok Miss Punk. No i na tej stronie, zobaczcie, mam już aż 5 kart, niedługo cała strona mi się wypełni. Numer 53, ta karta będzie tutaj, na samym dole, to jest właśnie ta laleczka, zobaczcie. Następnie numer 57. O, tutaj mam całą pustą stronę w końcu. Trafiła mi się jakaś karta o odpowiednim numerze. Pink Baby. Ależ ona mi się bardzo podoba, wiecie? Jeszcze ma taki fajny tatuaż tutaj na nodze zrobiony. Numer 92. Mówiłam Wam już o Lil Midnight. Ją również mam tutaj w swoim albumie. I w powtórkach również. Wow, zobaczcie, aż 3 takie same karty. No ale trudno, tak się zdarza. Następnie numer 131, teraz mam już te żółte karty. 131 będzie na tej stronie, tutaj jeszcze nie mam żadnej karty. I numer 135, 135 będzie na samym dole. 5, 4, 3, 2, 1, a 131 będzie na środku. No, dalej wskakuj tutaj, dobra, udało się. Następnie 152 i 154. 152. Ok, to będzie tutaj na samym dole, na środku. Już tutaj kilka laleczek na tej stronie mam. I ostatnia karta, no nie, Lil Super BB. Tę kartę już mam w swojej kolekcji. Czy ja w ogóle jeszcze jedną mam taką kartę? A, jeszcze jedna jest, zobaczcie. No tak, bo tutaj jest taki znaczek, który oznacza... A nie, popatrzcie, myślałam, że to jest popularna karta, że ona mi się tak dużo razy trafiła, ale to jest karta wyjątkowa. Te z serduszkami, czyli te takie srebrne karty są z tej kolekcji bardzo rzadkich kart. Czas na karty właśnie te srebrne, chociaż ta jest dość popularną kartą. To jest numer 13. To będzie tutaj, w tym miejscu, zaraz nad inną srebrną kartą, którą jest Surfer Baby. Kolejny numer 23, to będzie na tej stronie, 21, 22, 23, na samym środku. Ta śliczna laleczka, która wygląda jak Marilyn Monroe i takie duże numery, czyli 108,
to prawie na samym końcu będzie. 108, dokładnie na tej stronie, na samym dole ta karta. I ostatnia, 124, Foxy. Piękna laleczka LOL Surprise. To będzie tutaj. Bardzo się cieszę, bo w moim albumie jest coraz więcej przepięknych kart z laleczkami LOL Surprise. Chyba każdy z Was wie, że ja jestem wielką fanką właśnie LOL Surprise. Uwielbiam otwierać kule niespodzianki. A, i dla Was taka informacja. Już niedługo, słuchajcie, sięgnę tutaj z boku. Będą otwierane takie oto piękne kule LOL Surprise Little Sisters. Najnowsza seria, czyli czwarta. Druga odsłona siostrzyczek, więc czekajcie na odcinki, jeżeli jesteście ciekawi. Piszcie na dole w komentarzu, ile Wy macie kart. Wpadnijcie na mojego Facebooka, na dole Wam napiszę albo w opisie, albo w komentarzu. Link Wam chyba wkleję do mojego Facebooka. Wpadnijcie na niego, zalajkujcie. Zalajkujcie wszystkie posty, zdjęcia i filmiki. I do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa, pa!